Witam Was. Nie da się nie zauważyć, że premier Morawiecki z coraz większą częstotliwością wysyła komunikaty, które są zarezerwowane dla globalistycznej lewicy, dla progresywnych lewicowych polityków. Parę dni temu mówiłem o nowym polskim ładzie, który jest wariacją na temat Build Back Better, ewentualnie wielkiego resetu itd., itd. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. As we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. Is it my plan to build back better? Start taking all the problems that have been created in right. Education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, Britain After Coronavirus. It's about building this country back. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the great reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Teraz premier Morawiecki wraca już z nie polskim, tylko z europejskim Nowym Ładem. Chodzi o zniesienie rajów podatkowych, tworzenie globalnych standardów i walka o uczciwość i równość szans jest kluczem do budowy Nowego Ładu. Po COVID-19 świat potrzebuje Nowego Ładu. Europa potrzebuje Nowego Ładu. Likwidacja rajów podatkowych to jeden z kamieni węgielnych Nowego Ładu, nowej umowy społecznej po COVID-19. No zobaczcie, po takim choróbsku kto by się spodziewał, że wejdziemy w tematykę rajów podatkowych. Otóż ten temat jest wałkowany od dobrych kilku miesięcy. Żeby nie być gołosłownym, parę dni temu pojawił się artykuł na Światowym Forum Ekonomicznym, który mówi o problemie rajów podatkowych. Ale tak jak mówiłem wcześniej, wyszukując informacje na temat tego nowego porządku, spotkałem się wiele razy z problemem rajów podatkowych. Ktoś może powiedzieć, ale czego się czepiasz? To jest bardzo dobry pomysł, żeby znieść raje podatkowe. Oczywiście, że tak, tylko że przez dekady to nie było problemem. Takim wykwitem był rząd Juncker, który był twarzą rajów podatkowych, który przetransferował, inaczej stworzył prawodawstwo, które pozwoliło tysiącom wielkich firm i koncernów przenosić się do Luksemburga. I potem taka osoba została szefem Unii Europejskiej. No to o czym my tutaj mówimy? Poza tym Mateusz Morawiecki nie jest w stanie, ewentualnie nie chce ukrócić procederu transferowania zysków za granicę, co jest niejako okradaniem Polski. Tak? Mamy zagraniczny koncern, który albo rzuca nam jakieś ochłapy, albo nic nie płaci, bo mamy takie przypadki jak niemieckie markety, przynajmniej co niektóre, te największe. Może nie może, to już jest kwestia drugorzędna, ale o czym my tutaj mówimy? Mówimy o tym, że nagle ten człowiek wyskakuje i macha szabelką, żeby zlikwidować raje podatkowe. On to mówi, ponieważ jest to na agendzie, na określonej agendzie, gdzie fakt jest to potrzebne. Ja tylko pokazuję, że premier Morawiecki niejako śpiewa w chórku i podnosi nośne tematy. No i teraz pytanie, dlaczego? W końcu tym, co różni Mateusza Morawieckiego od reszty tych polityków czy działaczy, jest to, że chyba jako jedyny jest postrzegany jako szef partii nacjonalistycznej, szef partii prawicowej. Ja mówię, jak jest postrzegany. Ja nie mówię, jak jest naprawdę, ale jak jest postrzegany i rzeczywiście takie komunikaty, jakieś takie połajanki ze strony czy instytucji unijnych, czy innych krajów, które
chcą uwagę od swoich problemów odciągnąć i faktem jest, że w takiej retoryce o prawie i sprawiedliwości się wypowiadają. Trzeba też dodać podobne pochukiwania o podatku od plastiku oraz podatku od śladu węglowego. To wszystko nie były typowo pomysły Mateusza Morawieckiego. To również jest na tej samej agendzie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I teraz o co to może chodzić? Jest odpowiedź, to jest tylko teoria, ale bardzo sensowna. Otóż okazuje się, że premier Morawiecki był o krok od odstrzelenia, ale w ostatniej chwili naczelnik doszedł do wniosku, że da mu szansę. Niech się zużyje chłop do końca epidemii, ewentualnie do letniej przerwy, bo nie wiadomo jak to będzie wszystko długo trwało. Widzimy jakieś różne mutanty chodzą, się rozmnażają, więc pewnikiem jest, że dadzą nam na lato odetchnąć, żeby te wszystkie długi troszkę spłacić. Co będzie jesienią, to się nie będę wypowiadał, ale pierwszy o tym mówił Rafał Toka-Frąckiewicz 2 tygodnie temu. Na jego następcę, w sensie nie Otoki, nie Otoki Frąckiewicza, tylko Morawieckiego, był szykowany, może jest cały czas szykowany Daniel Obajtek z Orlenu. No i Rafał Otoka Frąckiewicz, albo inaczej, ja może tutaj naprawię cytatu, bo co prawda pytałem się, a tam odpowiedzi nie dostałem, ale zapewne dlatego, że pan Rafał jest bardzo zajęty, a sam różne filmy z netu umieszcza, więc może posłuchajcie tą wiadomość z pierwszej ręki od pana Rafała i zaraz nad tym się zastanowimy, co tutaj może być grane. Jeżeli ktoś z was śledzi prasę tą prorządową i media prorządowe, z pewnością zauważył nadobecność w ostatnich tygodniach jednego z urzędników państwowych, który wyskakuje z każdej możliwej dziury, z okładki gazety, z telewizora, z kineskopu, wyskakuje i pokazywany jest jako zbawca ludzkości. I nie jest to pan Morawiecki, który ponoć, jak tylko się skończy pandemia, można być i wcześniej, jako że się kojarzy z tym wszystkimi ograniczeniami i bardzo źle się kojarzy wszystkim, zostanie zastąpiony właśnie przez pana Obajtka, bo o nim mowa. No nie da się ukryć, że Daniel Obajtek był w ostatnich miesiącach bardzo pompowany, no ale ja to widziałem jako akcję medialną obstawiającą kupno tego niemieckiego wydawcy. Wiemy, że polskojęzyczne media, polskojęzyczni politycy wieszali psy na tej transakcji. No fakt, nie był to deal miesiąca, deal dekady. Ja robiłem opracowanie, analizę, gdzie no, to się wszystko spinało, chociaż nie wiedziałem, że Niemcy zostawili sobie nieruchomości oraz drukarnię. To już jest troszkę gorzej, ale jeżeli ktoś nie widział, to odsyłam. Będziecie mieli w linku poświęcony temu odcinek. Więc myślałem, że Daniel Obajtek jest, no właśnie, jest dane mu wsparcie i też całej tej operacji. Postanowiłem, że sprawdzę. Tak, no bo pan Rafał mówi, że cały czas był pompowany, to wiadomo, to było 2 tygodnie temu. I akurat tak się zdarzyło, że trafiłem na artykuł sprzed kilku godzin, gdzie naczelnik wręcz rozpływał się na temat Daniela Obajtka. I tutaj parę cytatów z naczelnika. Jeżeli będziemy dalej szli tą drogą, która została rozsunięta dzięki decyzjom prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, to będziemy szli ku temu, by tę sytuację uzdrowić, bo to jest sytuacja fatalna w sensie narodowym. Daniel Obajtek jest nadzieją. Nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, tylko po prostu Polski, wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu, którzy chcą żyć w kraju silnym, liczącym się coraz silniejszym. Build Back Better. Sądzę, że kiedyś historycy będą to nazwisko często wymieniali jako jedno z najważniejszych tego czasu. Czasu, który oby trwał jak najdłużej. No kurde, facet mówi o czasie, w którym szaleje COVID, więc no tutaj no nie fajne. Ale widzicie, jaki jest wręcz brandzlowanie się tutaj na pana Daniela. Rozumiecie, są peany, jest więcej niż oczekiwałem na temat naczelnika, więc pan Rafał miał najprawdopodobniej rację, o tyle, że
W danym momencie takie przecieki były, bo różnie się może zdarzyć. Trafiłem też, szukając właśnie informacji na temat pana Obajtka z ostatnich dni, na stronę KOD-u. Wiecie, tam te dziadki, co potem zostały zamienione tam tymi ludźmi od Lampard. I oni też się powołują na dane od pana Schechtera. I jest to wszystko, co mówił pan Rafał Otoka-Frąckiewicz, z małym wyjątkiem, że Morawiecki miał być na wylocie od 1 marca, ale naczelnik doszedł do wniosku, że jednak nie, że osoby, które mają go zastąpić, czyli no de facto Obajtek, chociaż ta wypowiedź, którą cytowałem, jest no chyba z wczoraj, czyli z czwartku, no że raczej nie dadzą sobie rady, a tym bardziej nie dadzą sobie rady na europejskich salonach. No, jak Morawiecki dał sobie radę, to widzimy z budżetem, który podpisał i który de facto będzie nas albo pozbawiał pieniędzy, albo będziemy musieli transformować swoje prawo pod prawo unijne, które narzucą nam kraje silniejsze, czytaj Niemcy. Jednak to ma być odroczone do lata, do tej letniej przerwy, no i zużytego Morawieckiego po prostu się wymieni na lepszego Obajtka. Ktoś w ogóle zrobił dwa zdjęcia obok siebie, Morawieckiego i Obajtka, i zażartował, że w sumie tak jakby jednego na drugiego wymienić, no to ludzie by nawet nie zauważyli. Rzeczywiście na tych zdjęciach, nie było one retuszowane, byli bardzo do siebie podobni. Więc tutaj może być coś na rzeczy. No i Morawiecki szuka, co ma teraz robić. Nie ma w partii swojego stronnictwa. Coś próbował budować, no ale no do, nie ten element, że tak się wyrażę. Mieliśmy Szumowskiego, pominiemy, jak to się stało, że jest na bocznicy. Po prostu jest ten, no, Polska lubić bezgotówkowa, Kościński, który no, również nie ma mocnej pozycji, jest outsiderem, który został do nas importowany, jest do tego w konflikcie z Adamem Glapińskim, szefem NBP-u, który jest ze starej gwardii Porozumienia Centrum, taki z naczelnikiem już niejedną partię przetańczyli. No i nie ma nikogo innego, no nie liczę tego Gimbusa, prawda, no bo przecież ten to tam jest wzięty jako zderzak, którego wziął sobie Morawiecki, i kiedy trzeba będzie kogoś wyrzucić z sań, to będzie ten człowiek, no ale tak się akurat losy potoczyły, że no Morawiecki raczej czuje, że coś może być na rzeczy, przynajmniej dochodzi do niego, że ludzie gadają. No i taka moja hipoteza, że może takie kawałki teraz różne wymyśla, albo będzie próbował coś dla siebie znaleźć w jednej z instytucji międzynarodowych czy unijnych, a w planie minimum, chociażby gdyby chciał wrócić do bankowości, no to powie, że no tutaj niby ten rząd to taki był nacjonalistyczny, prawicowy, ale ja cały czas tutaj chciałem i parłem do zrównoważonego rozwoju. No i Morawiecki musi troszkę balansować ten wizerunek, jaki do niego się przykleił, będąc w PiS-ie, ten wizerunek partii prawicowej i nacjonalistycznej. Ja jeszcze raz mówię, że to jest wizerunek. Zdaję sobie sprawę, że to jest partia, która mocno skręciła na lewo od kampanii wyborczej 2015 roku, gdzie skręcała na lewo na początku w sposób niewidoczny, dopiero do siebie po dwóch latach okazało, ale nie brnijmy w to, nie zaburzajmy struktury tego materiału. Teoria pana Rafała bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba będzie poczekać do lata. A teraz myślę, że warto sprawdzać te komunikaty, jak tam się ludzie brandzlują na widok pana Obajtka, że tak powiem, bo to jest więcej niż chlebianie, prawda? W ustach naczelnika. Nie wiem, czy on tak dobrze mówił o swoich współpracownikach, czy nawet o swoim bracie, że tutaj lekcje historii w ogóle, to może nie brnijmy w to, no ale rozumiecie, o co chodzi. Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną na YouTubie. Zobaczcie jakieś inne filmy. Macie playlisty na głównej stronie tego kanału. Na bank coś dla siebie znajdziecie.
A jeżeli nie, to moje konto na Twitterze, a także moje konto na syp.tv, gdzie są filmy, które już na YouTubie nie są. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Apeluję o pomoc przy zrobieniu drugiego kroku z portalem syp.tv. Będzie potrzeba większej ilości serwerów. Jest około 300 gigabajtów danych, ale żeby być portalem, który wypłynie troszkę na szersze wody i będzie mógł oferować większą dzienną dawkę nowych filmów, będzie potrzebne wsparcie dobrych ludzi, chociażby wejście tam. Pieniądze to nie wszystko, chociażby wejście, a resztę jakoś się załatwi, aczkolwiek będę zwracał uwagę na potrzeby tego portalu. Będzie niedługo drugi rok, jest was około 20 tysięcy miesięcznie. Zróbmy krok, żeby było to około 100 tysięcy i rozwijajmy się miarowo. Pamiętajcie o tym adresie. A jeżeli mówimy już o obcych mediach społecznościowych, obcych w stosunku do YouTube'a, jeżeli takowe posiadacie, jeżeli uważacie, że któryś z filmów na tym kanale albo na Sypie jest ciekawy, podawajcie go za pomocą swoich mediów społecznościowych dalej. Osobne zasięgi bardzo dobrze robią filmom i dziękuję osobom, które to robią. Ale dziękuję Wam, że przyszliście, że poświęciliście to kilkanaście minut swojego cennego czasu, gdzie dużo innych ciekawych rzeczy na YouTubie można by było zobaczyć. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.